Elwina. Ten będziemy. Tutaj. Będziemy ulepszać. Mamy coś takiego. I mamy formułkę. I 2,5 użyte i tynkę. No i trzeba się pozbyć tego itemu za sztukę złota. Utylizacja. Mam. Musimy z niego zrobić 2,19. No niestety, niestety. Nie zadziałało. Fokus, pokus, czary, mary, kojot. No widać, że ten grabik trochę zestresowany. Niedawno nic nie nagrywał. Trawa go wzięła. No, czekajcie, bo się nie przygotowałem. Kurwa, na czym ja biegnę? Na koniu. No, wyciąga swojego szalonego kojota. Jest ten gościu, on u mnie, on na mnie tyle zarobił, że to jest hit już. Jaki? Ten ma? Nie wiem, nie mam pojęcia. Pewnie kurwa cheater, albo nie wiem, od admina. O tak, o i tak. No nie, znaczy ogólnie jaki jest limit z hajsem? Schodzisz do zera? Tak. Czy, no, czy... Chodzi o ulepki bardziej, które mam. Czyli koniec ulepek, uznajemy koniec ulepszania. Albo jak mi wejdzie. Albo jak powiem, że nie chce mi się już, bo przed tym nagrywaniem dobrze wiesz, że ulepszam już od ponad godziny. Oj tak. Tak się żyje na tej wsi. Tak jest. Niestety Lisza pali, Luz pali, wszyscy palą. Jaka Lisza? To jest Luz. No. Powiedział. Lisza no. I Luz. Więc no, wszyscy w komentarzach hashtag daj to please. A teraz zagadka. Jak się nazywa kowal, który jest w Mododze, terenie handlowym Keter? Madoga. Madoga. Luz 2. Na Luz 2. 14, let's go. Nie chce mi się obniżać, więc jebać. No niestety. 14 bodajże jest chyba 7%, czy tam 9%, czy ile tam tego jest. To jest XD w sumie. W ogóle te procenty w kowale to są XD. Ja tego nie rozumiem. Kto to wymyślił? Dlaczego to pali? Ej, deszcz pada, XD. Ja myślę, co tak zaczęło kurna ten nawalać. A, tu deszczek pada, no, no. Ale tak, ja sobie zjeb, ja sobie będę patrzał, jak to ulepszasz. I tyle. Ja myślę sobie pierożki. No, widzicie, dobry prowadzący, nie? Który to nagrywa. On sobie jeba to gdzieś. Proszę, prowadź odcinek. Czuję się jakbym normalnie streama robił z ulepszeniem. Ty możesz jednej osobie, która to wrzuci na netę. No. Spoko. Robię streama offline. Czekaj. Nieważne. Znaczy... Chyba sobie zaraz chipsy wezmę, bo tutaj taka rozrywka jest, że ja pierdzielę. 14, no to 14, wyczaruj mnie, 17. Wtedy będzie legitna. Ja mając tyle ulepek, ja bym 14 też ulepszył. Ulepszam, bo szczerze mi się nie chce już obniżać, ja tyle tych... Razy obniżałem, że mi czasu zeszło na same obniżanie chyba z pół godziny. Co prawda z 14 to fajnie by było, ale chyba. Ale nie, bo jest 9% z 14, a z 15 10. Także w dupie mam te 2% przy użyciu setki. Tam. Wiem, że to głupie. Ale mnie to jebie. Mnie to jebie, szczególnie jak kurwa obniżałem, to mi potrafiło 5 razy z rzędu. Kurwa liczyłem i to nie raz. Obniżam z 13 na 14 i cały czas 14 wchodziło, nie? Także wyjebane te formuły mistrza są kujawarte. No i widzicie, i cały czas 12 z 11. Teraz spalę, będzie 11, znowu wbije 12. Jak znowu ci wbije 20, można spróbować czelada zrobić.
Tak, 50, nie, czy tam 80 nawet pradawnych wód źródlanych. Ja bym tyle na serwie nie znalazł. Co bym mógł zabronić? Zresztą z 20, no to XD, żeby czelada marnować. Jak to marnować? Dobra, 15. Dobra, kontynuując, weszło z 17.20, z 20 spaliło i mamy 19, no to lecimy dalej. W ogóle z 17.20 setką, więc... No nie wiem. Nie, też nie wiem, ale może się dowiemy. Straciłem dzisiaj jakieś 300 golda. Czystego golda, bo nie liczę ulepszajek. I wiecie ile zyskałem? Tak, 2 godziny prawie już nerwów i nudy, marnowania czasu. Czy ulepszanie to jest najlepszy element tej gry? Kurna, powiem tak, no... Zabawa. Ja mam przesłanie do wszystkich graczy Forstory, każdego Priva czy PL-a. Weźcie, siądźcie, przemyślcie swoje życie 2 razy. Usuńcie to z kompa lepiej, bo to jest kurwa padaka, nie gra. Ten system ulepszania, jaki tutaj jest, to śmiechu warte. Się kurwa nie dziwię, że tak mało ludzi w to gra i grało. To jest najbardziej demotywująca rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem w grze. A ty, Hagrid, coś powiesz do tego? Aha, on je, dobra. Można było ten system na tak wiele sposobów zrobić. Chociażby nawet głupie ulepszajki zastosować, tak jak w Metinie. Cokolwiek, albo żeby nie spadał plus. Znaczy oczywiście nie za free tam jakiś. Czy jest ta niby tynka, ale wiecie, to zawsze do 11 spada. To duża rozkwina jest. Nie chce mi się drugi raz tego mówić, bo już sobie to gadaliśmy przed nagrywaniem. Tak samo kurwa plusy te, że trzeba obniżać w ogóle poziom ulepszenia przedmiotu, żeby wbić wyżej. Co to kurwa w ogóle jest? Pomoc. Słuchajcie, to kurwa to... No tak jak mówię, no już grubo ponad godzinę próbuję ulepszyć waloną lagę od plus 0 sobie i jedynie co to 2 razy była na plus 20, gdzie używam też tych mikstury oczywiście 2,5. Prawdą jest to, że nie ma eventu, ale chuj z tym eventem. Ja już tyle razy próbowałem na eventach, że szczerze mówiąc wszystko mi jedno i tak nie wchodzi, więc... Ja mam jeden pierdolony cel w tej grze i tylko dlatego tu dalej siedzę. Tyle godzin przefarmionych i tak dalej. Bo chcę sobie wbić itemek. Ale kurwa tylko na plus 22. I nic więcej od tej zajebanej gry nie wymagam. Wbiję 22, wychodzę i już nie wchodzę. Jestem spełniony, fajnie było, cześć. Znaczy no nie było fajnie, było bardzo zjebanie, coś mi się udało, tak. A póki co, to... No ja pierdolę. Najwyżej 21. Uprzedzając pytanie od razu. Kiedy live? Kiedy mi kupicie lepszy internet. Chociaż tu, gdzie mieszkam, to się zbytnio nie da. I komputer. Znaczy komputer, no, pod zespołu. W sumie by wystarczyły jakieś tam... No może w 720p chociaż. Nie chcę mi się, mam pracę, jest git, jebane w streamie. Tak, pal mi z 13. No to dobre, skoro rozwialiśmy wszystkie komentarze. Prawdopodobne. Ja tam, a skąd wiesz, może się jakiś pojawi. Dobra, mamy 14, proszę państwa, z 13. Jest dobrze. Mamy 15. No. Fajnie. No i 13. No i teraz spali, no tak jak mówisz, no. No 13, no. I koło się toczy, my sobie tu stoimy. Cały dzień, życie mija, no.
Usuńcie tą grę, serio. Już kurwa, lepiej se pójść na LoL'a ze znajomymi cokolwiek tam porobić. Nie wiem, potworki w dżungli pofarmić czy coś. Już lepiej spędzicie ten czas niż na tej spierdolonej grze. A może chodźmy pobić Moraje. Biedne Moraje. Kurde, czemu chcesz bić te biedne Moraje? Co ci zrobiły? No jak mi wejdzie ta laga na 2-2, to przyjdę tutaj i zbiję wszystkie Moraje na spocie. Ooo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 
jeśli dojdziemy do bonowania, no to ja już ludzie, to ja już w ogóle nie dam rady, nie? A z bonowaniem to w sumie będzie prostsza sytuacja. Ja przynajmniej tak myślę. No ja myślę, że będzie 5 na 5 i 1 bon. No, jeżeli użyjesz listu nie, mistrza, nie jeżeli będziesz używał listu mistrza, tak nie będzie. Najgorszym Znaczy, najgorszym przypadku mogą być 3, jak już. Ale to jest do kasacji, tak czy siak. Chyba, znaczy nie, na tym serwerze można ten item przemienić, że znowu ma kolejne 5 szans. Nie 5, tylko 3. No, no to kolejne 3 szanse. Ale to tak czy siak nadal lepiej, bo na PL to już kasacja po prostu. Życie koło mi się toczy. Tam gdzie chcecie, byłem, tam jest chcecie jakiś prezent na zdjęcie ludzi? Pisać, co potrzebujecie, mam różne pierdoły, może wam dam. Chcę ulepki, żeby w końcu ulepszyć tej temy. Nie, chwila, nie, chuja, ja nic wam nie dam, co ja będę dawać? Wtedy będziecie tu grać, a wy macie z tym spierdalać. Nie marnujcie życia na ten shit, please. Już kurwa lepiej... Urestrujcie se w pańcie. Odstresujecie się trochę. Dobra, jak lucy trzeba wsadzić. Kurwa mać. Będę psał ludzi. Ok. No. W takim razie, Rysiu, zważając, że naszego oto... nie wiem, obrazu, głosu właściwie prowadzącego nie ma, co możemy powiedzieć na temat Forstory? Na temat systemu ulepszania, bo w sumie głównie to robimy, ulepszamy, to co można na temat jego powiedzieć? Ja mogę dodać od siebie, że nie wiem, co dokładnie mówił Grabik, bo mnie chwilę nie było, że fajnie byłoby, żeby chociaż itemy albo nie paliły się całkowicie, albo żeby chociaż, jak już miałyby się palić, to chociaż ten minus 1, a nie minus 2. Choćby zbierać ulepki, żeby w kółko próbować. I tym bardziej piwa. No. 16, jestem. Robimy to dalej. No tak. Życie jest nowe. Ulepszanie się dalej toczy i nic z tego nie ma. 16, 17, no dobra, to wezmę 2,5. Niech się zmarnuje tutaj. O, mówię 15. Słuchajcie, ja z 15 użyję 2,5 i gwarantuję wam, że spali, nie? Dobra, 16. A tym ja razem mieliście fart. Teraz spali. No. 14. To zimne, bez zimne. To daj. Ale które duże, małe? A jakie to są? O, daj duże, bo to granat. Nie piłem granat. Okej. Dobrze, znaczy nie piłem, piłem, ale dawno nie piłem. Nie powiedziałeś mi co, coś się dzieje, tylko to ja wiem, co ty. No dobrze, dobrze już. Dzięki, lubię to. To Maryś tam pomogł w tym zebrać, a jakieś piwo, co ja mam, nie wiem, czy piję, no, a powiedziałeś, że piwo, no. No. Mogłaś. Tak, Ewa, czekała na Tadeusza. No, to tak,
Trzeba było dzwonić. Co? Trzeba było dzwonić do mnie wtedy, Ania. Po co dzwonić, jak ja to bym mówiła? No bo ty mi mówiłaś, kurwa, wczoraj. No. Ja mam po pracy. Mi się nie chciało. Ojoj! Zawsze ja mam. Donko? Jakiś otwieracz, już tu mam pożyczyć. Już po deszczu. Napisał do mnie kolega ze szkoły właśnie z tym, co ja w ogóle kontaktu nie miałem nawet. W ogóle jakby co to coś wyciąć, czy na razie wrzucać tak jak jest? A chcesz coś wycinać? Czy mnie to wali ogólnie? Znaczy to, bo głównie jakby, no... Ja bym mógł powiedzieć, ja jestem kamerzystą. Ty jesteś prowadzącym. Jeżeli mówisz, że jest wszystko okej, no to dobrze, no to wszystko wrzucam to jak jest. Ty jesteś montażysta i kamerzysta, ja się nie znam. Ja to... tylko ulepszam. Ja to nowy jestem. Jestem tu nowy. O, 19! Dobra. Przez jakiś wyższy plus. No i z 19 spełnia się marzenie 2-2 i tyle, i odcinek zakończony, nie? No kurwa. No nie tym razem. Patrz, z 17 też dam 2,5, ale no... Chyba, co bym nie kliknął, i tak wiemy, że to się skończy 15 albo 16. No w każdym razie nie powiedzę, nie powiedzę. 17. Nie wiem, to ulepszanie to jest dołujące, demotywujące. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego ktoś wymyślił, że to będzie dobry pomysł. Naprawdę, te ulepszacze, jakie są w Metinie, to by tutaj było naprawdę spoko. Ale w Metinie zaś gorsze jest miksowanie, nie? Coś weszło konkretnego. Ja ci powiem tak. Nie. Nie jest wcale takie złe. Porównując do tego ulepszania, to naprawdę... To nie ma ziemia. To nie ma ziemia po prostu. Mhm. Siema. Elo. Jak co, Badrogo, tutaj Grawik powiedział, że mamy nagrywać ulepszanie. Jak on sobie pali itemy, ja to wrzucę na Andrzejka. I tyle w sumie. A to ja miałem nadzieję, że będzie coś innego. A. Nie, od 2 godzin jest totalna nuda i bezsens tej gry. A że na razie narzekamy na Four Story, więc nazwijmy, że jest dobrze. Jest to tak niebywałe gówno. No widzisz, ja marnuję teraz wszystko, co tutaj wyfarmiłem, żeby się pożegnać z tobą. No i liczę na to, że mi wejdzie chociaż plus 22, ale... Jak przez cały czas grania mi nigdy nie weszło, no to... A gdzie, kurwa, co chwilę widzę, jak jakiś gościu pokazuje 2-2, 2-3, 2-4? To już, kurwa, mać, nie? Coś człowieka bierze. A tobie pali z 12, nie. Z 11. Może kiedy, powiem, że może kiedyś chcę. No. No. Także ten z 11 lecimy pewnie 12. Dzisiaj chyba kurwa ani razu z tego nie dało 14 z 11. Dobra, jest 13 i spali. A nie, ale chyba 14 już. A 16, ojej, normalnie użyję 2,5. Ciach. Szkoda słów.
Armagedon. Gościu tutaj pokazuje Armagedon. Plus 21. No mi ten chuj ani razu na 21 nawet nie wszedł. A ile tynek poszło? No poszło aktualnie... To było 150... To około 200. Patrzcie się! Aha! Jutro zimno! Chodź! Nienawidzę tego dźwięku. No, no, ja na szczęście nie słyszę tego dźwięku, więc jest lepiej. Włączyłem go do nagrywania lepiej, żeby sobie był tam... Znaczy nie wiem, w sumie, czy to dobry pomysł. Może go wyłączyć? Ja, ty możesz zmieniać skiny. Ja. Yeah. No, dodali coś takiego. Wow. Właściwie ta opcja była od zawsze, niby... Znaczy od zawsze w sumie. Pytam sobie, jak długo na tym acjencie była opcja zmiany skinu. Ale w tym tej patchu, co tutaj przyszedł, ten 1.9, to akurat ja tak na dobre. Ja pierdolę, patrz to! Łuksy nawet ktoś na 2.2 wbił, no szkur! No. Jakie bony w nim grąbał nawet, no. Co to jest ilość ataków? Szansa. To jest szansa. Krytyczne? Zwykłe. Nie, krytyczne? Masz poniżej. Ale jest na 25 poziom ten łuk. On jest normalnie na 3-4, ale jest obniżony na 2-5. I ta gra działa tak, że 34 to jest najwyższy poziom jakby itemów. Aha. To są najlepsze. Znaczy no, są oczywiście itemy, które są na powyższy level, ale to są tak zwane itemy z czasu. Tak, to są itemy na jakimś tam konkretnym plusie z jakimiś bonami. Ich się nie da ulepszać. I są... Równe z poziomem itemów, siłą tych itemów na PZ 2.8 zazwyczaj. Czyli no, szajs jak, nie wiem. A jak ci się tego w Neverwintera gra? Grywasz tam jeszcze? No. Zazwyczaj gram ten, rano przed pracą w Neverwinter. Słyszałeś, że ten Riot chce zrobić? Co chce zrobić? MMORPGa. To, no to już dawno. Oni wiele gier chcą zrobić, no jak na razie wyszedł... Mi się zdaje, że oni, wiesz, a oni chcą zrobić dokładnie to, co mówiłem kiedyś, że oni chcą mieć grę z każdego gatunku u siebie. Nawet kupili ostatnio tego, Hytale'a, nie? Czyli w sumie grę identyczną do Minecrafta, nie? Tylko pod wieloma względami bardziej ulepszoną. No oni wiele gier zapowiedzieli, właśnie różne rodzaje, więc no możliwe. No, słuchaj, uniwersum mają dość... bogate i rozbudowane, to teraz podpiąć pod to. No. No. Albo stworzyć zupełnie coś nowego, jak z Valorantem, nie? No. Ale ludzie najeżdżają na Valoranta przez te skiny za $300, nie? Tu możesz kupić, no. Kurde, ja mógłbym powiedzieć, co jakie skiny w tej grze? $300 za skina? Tak. I to chodzi o to, że go nie możesz, że to nie ma takiego sprzedawania jak w LO, jak, znaczy jak w CS-ie, nie? Że wiesz, dropisz skina ze skrzynki i sprzedajesz między sobą, nie? Tylko, że musisz zapłacić Riotowi i dostaniesz tego skina. No to lepiej, lepiej! Nie ma losowości! Aż mi się przypomniała ta... Jest taka paląca czapka się w Team Fortressie za 5 koła. A to w Team Fortressie są różne skiny. Ale jest czapka za 5 koła, nie? Którą możesz nosić. No to może, nie wiem, jedna albo 10 takich na serwerze tylko było. Tam nie ma, tam są serwery... Chodzi o to, że kilka osób tylko to ma, nie? Tam nie ma, tam serwery działają jak w te serwery społeczności. No, znaczy to miałem właśnie na myśli, nie, że na całą grę po prostu tylko parę osób to ma i dlatego. No. Nie no, grałem w Team Fortressa. Niedużo co prawda, bo parę godzin, ale grałem w niego. Jest spoko gra, nie? Mi się też bardzo, ja bardzo dużo godzin przed niego przegrałem. Samemu, z kumplami. Ja w sumie jak chcę, wiesz, wszyscy mieli taką manię na CS 1.6, to ja grałem właśnie w Team Fortressa. No akurat ja byłem z tych, co grali akurat w 1.6.
Wiem, a ja na przykład nie umiałem w ogóle grać 1.6, nie? Prali mnie normalnie, głupiego. No, mnie to też zabijali, co prawda, ale ja znalazłem po prostu taki swój tryb, którym się najlepiej odnajdywałem, czyli tryb tam kod mode, tak zwany. Że wiesz, tam były te klasy, że nie wiem, byłem ninją choćby, że byłem niewidzialny, czy miałem jakieś rakiety. W tym trybie się najlepiej odnajdywałem i w zombie modzie. No, ale na przykład ten, nie? W tym procesie wystarczyło sobie znaleźć klasę, która ci najbardziej odpowiada i... w casualu szło normalnie grać. Bo niedawno dodali tego, nie? To jest nowa rzecz, zawsze ta Team Fortress był zawsze casualowy taki strasznie, nie? Niedawno dodali, wiesz, te rankingowe. Mhm. Się zaraz chyba... Nie chcę nawet się... No, słuchaj, ja tego nie rozumiem. Nikt tego nie rozumie. Dlaczego ktoś wymyślił w Forstory, że ulepszanie takie ma sens? Jakie? No takie, że tak jak właśnie to, co widziałeś u Grabika na live'ie, na Discordzie, że to faktycznie więcej to pali niż wchodzi. A jak pali, to jeszcze zniżają plusy. Znaczy, według mnie to powinno po prostu być, że musisz zdobyć jakieś te... jakieś materiały z jakichś bossów, to by było super, coś no, takiego. To jest tak jak w Metinie, nie? Według mnie naprawdę to jest o wiele lepsze, bo tutaj można zrobić coś takiego, bo tak Grabik ma w jednym plecaku właśnie takie materiały, które służą do tworzenia czegoś, no. To ma większy sens już. Bo to naprawdę, to jest system demotywujący w większości, no. Ile on tutaj wydał kasy, a co tak naprawdę wbił? Raz na 20 tylko ci się udało, nie? Czy dwa razy? Dwa razy na 20, ale to nic nie zmienia. 20 czy 18 na tym serwerze to jest dokładnie tyle samo warte, co taka typowa broń na start, mógłbym powiedzieć. Że jak to masz, to dopiero możesz powiedzieć, że zaczynasz grę. Odebraliście tego rematanta? Tak, ja odbierałem już te gry na Epiku, a Grabik to nawet nie wchodzi na Epika odbierać tych darmowych gier. Nie, mam Epika chyba. Ja Epika używałem, kiedy to nie było modne. Bo w Paragona grałem. Ja też grałem w Paragona. A później nagle wszedł. Mnie to boli, że oni skasowali Paragona, żeby mieć więcej przepustowości dla tego, dla Fortnite'a. No, mi się podobała ta gra. Tak. Tylko, znaczy, inaczej, no, nienawidziłem w tym tego systemu budowania, że te karty tam. Ale tak to było spoko. Mi się podobał ten, jak się nazywał ten taki, był taki jakby demon, taki duch z taką ten, z takim wielkim młotem w kapturze. Kurde, nie wiem, ja pamiętam tylko Gideona i Kalari i tyle. Grałem mają znowu wprowadzić Paragona, nie? Serio? No, mają go ten. No, to chyba wbije. Tak, jest. No kurwa, nie wierzę i patrz. I taki jakiś zjeb pokazuje mi laga PvP zajebista plus 24 kupa, nie? A ty nie możesz 2-2. No w sumie bardzo dobre jest, mam dobre bony. Tymczasem ty się męczysz z 14 czy coś. Kiedy ty próbujesz wyjść z 13, nie? A koleś fali tam jak 2-4. Nie wiem. Tylko nie rozumiem. Ale ja wymagam tylko 2-2. Odkąd tu gram i ulepszam. No to za dużo wymagasz, wymagaj 21. Za dużo razy to miałem. No i... No, jeden item. Ja, ale... dwa razy chyba żeś miał ten mieczek 21. Dwa razy, kurwa, ponad 10. Tylko mi chodzi o to, że mówię jeden item, że miałem, bo inne nie wchodziły tak po sobie. Ten mieczek był w piste razy na 21. No, bo kurde chciałeś wyżej niż 21 i dlatego. No ten Armageddon jak na razie tylko 20, więc słaby coś. Kurde, a by było dopiero dobre, jak tak wali z 2-1 i tu wchodzi 2-4. O kurwa, ja pierdolę. Ej, bez kitu. Teraz mi dałeś pomysł. Jak mi zostanie ostatnia tynka, idę po ten mieczyk 2-1 i go palę. To chyba za dwie godziny to spalisz. Jest Paragon pod zmienionym tytułem i jest na razie w wersji beta do kupienia.
Jak się nazywa? Fault. Podaj się linkę, za koleś. No możesz wysłać tam gdzieś na rozmowy z adminami. I przyszedł jakiś koleś, napisał ci hello there. I co tańczy? Co to jest w ogóle? Dawaj, pokaż go. Patrzcie. Jakbyś mu odpisz mu generał Kenobi. O. No w sumie powinieneś mu odpisać generał Kenobi. Generał Kenobi. Kenobi. Przez tka, sorry. Przez tka. I zrobiłem cię. O! I teraz wyszło, że jesteś tym. A, że Grabik i tak nie oglądał niczego poza siódmą częścią, więc on... Najgorszą część jeszcze obejrzał. Albo kiedy tata go zabrał, no. Ale on nic nie oglądał ogólnie ze Star Warsu, nie kręci go to tak czy siak uniwersum, więc jakby to powiedzieć... O, to jakby... I to jest dobre, przynajmniej nie czuję zawodu tak jak reszta ostatnich trylogii. Znaczy jakby to ci powiedzieć... że to jakbyś wkręcił gościa tam w lolu, że trzeba coś kupić, a on nie wie i tak co to robi. No widzisz, on sobie tańczy do muzyki, która leci. Też sobie zobaczycie, jak wygląda Remanant? Co to jest Remanant? Ta gra, która wyszła, nie? A, no. Ale no, na razie patrzymy, na razie jak Grabi chciał, żeby nagrać to, jak sobie ulepsza. No to dobra, no to nagrywamy to. Wrzucimy to na Andrzeja. Założę się, że ten film, jak zdobędzie normalnie 100 wyświetleń, no to będzie, nie wiem, to będzie dziwne w sumie. A nawet więcej w sumie, Grabik pali, oni lubią ulepszanie. Nazwiemy to, że pierwsze 24 Grabika na zdjęcie. I don't know how to play. To już koniec ulepszania. A, dajesz mu coś. Powiem ci szczerze, tak, nie? Wyrywa mi bębenki uszne muzyka. Cyk, dał mu 25 golda, patrzcie jaki. Napisz tu start, czy coś, o. To na pewno nie jest nowy. Oj tam. No szczerze, to już mnie to wali. A, siema! Może to być nawet Rysiu. Bo coś siedzi cicho, się nie odzywa. Szczerze, to byłoby ciekawe, jakby Rysiu przyszedł do ciebie. I zobaczcie się dalej. O, 19! Czy tym razem będzie? 21? 22? Nie. Jednak nie. Widzisz, napisał, że ma zabawę. Na pewno się kurde cieszy, nie? Bo sąsiadowi pali. Chcesz coś jeszcze, Ryszard, dostać? Grabik daje pieniądze biednym i mówi, że nienawidzi tej gry. Pięć easter eggów! O kurde, jajca mu chcesz dać! Grabik pokazuje jajca! I powiem tak, gościu ma farta, że akurat się przypamiętał. No chyba, że to ryszy. Ja nie mam pojęcia. A dajesz mu jajca. Dobra, dawaj, ulepszamy to dalej. Znaczy w sumie ty to ulepszasz dalej.
Ale dalej. W sumie ja nie wiem, czemu nazywamy to ulepszaniem, jak tak naprawdę by bilsujemy. Tak naprawdę. No. Powinniśmy to nazwać psuciem. Bo ja to mówię, że tu się nie opłaca ulepszać, to nie pali. Oni mówią, kurde, to wejdzie, 1%, mam szansę. Okno. Pisze mu kolej, że on nie wie, o co chodzi, ale może sobie potańczyć. Ja temu odpisuję, okej. Okay. O, kolejna laga, 2-4. Tak. A, no. 2-4 powiadasz? Tak, 24. Jep, pali ci kurna z tyłu. Ale jest dobrze, nie? Hagrid, opcje sieciowe nie działają. To super. W większości tych gier nie działały. Jedynym wyjątkiem jest właśnie to GTA. Ale to właśnie nie przechodzi przez... Epika. Ryszard, dlaczego tu przyszedłeś? Czemu uważasz, że to ja? Nie wiem. Nie ma mnie tam. Nie ma mnie. 2-1 ci nie wbiło, także mnie nie było. Co ty mu mówisz? Będę keter szedł. Ale po co? Nie mam pojęcia, gdzie go chcę zaprosić w sumie. Czym on jest w ogóle? Jakimś gościem, który przyszedł i po prostu do niego zaczął gadać. I dałem mu goldy i itemki. Czemu mu dałeś goldy i czemu dałeś mu itemy? Bo sobie przyszedł, a ja mam w dupie tę grę. Odba mi się ta muzyka, co będzie leciała w tle. A na jakim plusie skończyłeś? No ja nie skończyłem. Jak to nie skończyłeś? No ja idę dalej, tylko on chciał gdzieś pójść. Albo ona, nieważne. Ono. To jest we wróżek. To jest akurat wróżka, nie wróżek. To jest we wróżek. Idą do drugiego kowala. Wróżek. Jest tylko we wróżek. Kurwa, na tej postaci nie mam konia szybkiego, fuck. Ale wiesz, że tak ogólnie to masz tutaj konia, tylko że nie jest szybki. Ale żeby mu dać. Nie, mu chciałem na 30 dni, a mam wszystkie na barwach 8. A? Ej, grę mi zlogowało. Może tak jest, działa. Nie wiem, kupiłbyś takiego mu konia, jak masz. Co to jest? Co się dzieje? Czekoladkę mu da. Nie dawaj mu czekolady. Dawaj, nie rób tego. Dlaczego? Dałeś mu to? Dałeś. Mhm. Sprawdzisz, czy użył. I love. No nie użył tego. No użył, gitara. Grabik uczy. Ba. Grabik uczy i bawi. Dokładnie. Co on napisał? Done. Zrobiono. Okej. Okay. Kiedy wyleweluje na drugi poziom? On jest trzecim poziomem już. Trzecim poziomem się wydawał w pierwszym. Dobrze. To już poważny zawodnik to. O, już jest materiał na ucznia. Już czekolady użył. Tak, fajny zawodnik.
prowadził jakiegoś typa za sobą. Ulepszał, teraz ulepsza dalej. Wziął go za sobą, według mnie to byłby teraz zabawne, jak ten koleś chciałby iść, on nie wiedziałby jak wrócić. Good luck! Oby... Co? No tak pisze, oby... Wiem, ale o co chodzi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jak ty to robisz? Nietypowo. No tak nietypowo. Nietypowe... Ja jestem w szoku. Nietypowe tak ulepszanie. Wchodzisz do tego i uważasz, że on ci ulepszy. Ja tego nie rozumiem. Ja też tego zupełnie nie rozumiem. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale to brzmi, jakbyś miał taki, nie wiem, pierwszy level. Dopiero co zaczynał. Co napisał? To się rozmazało. Będzie po prostu stać i czekać. No. Aha. To jest za koleś? Tylko nie rozumiem. Co to kurde, jak szpec przyszedł? Ja też tego nie rozumiem, no ale... Czemu napisał NVM? Never mind. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Prezydencujesz. Kurde, by się okazało, że to nie wiem, jakiś ten Michu, czy kto inny. Ale skąd bym miał... Ej, w sumie, to może mam nick tutaj tego, mój, więc może być. No ta, no kurde, grabik jakiś stoi, widzi, że ulepsza. Jakby to był Michu, to dopiero by było. O tym nie pomyślałem. A to może być. No nie, no nikt inny by tak nie zrobił. No chyba, że właśnie takie... O! We are gold! A tu nagle się okazuje, że to Patryk. Nie, Patryk musiałby zainstalować tą grę. To już jest element nie do przeskoczenia. Znaczy raz zainstalował, pobiegał chwilę i powiedział kurwa pierdolę i wyszedł. Tak było. Prawdziwa historia, nie zmyślam. Ja wcześniej jeszcze wgrałem troszkę. Co mnie denerwowało, to że gra polega na klikaniu cały czas F. O, pa, idę sobie. A przyszedł koleś, potańczył sobie z nimi i idzie. Ja tego nie rozumiem. A, Przyjaciel. Co teraz napisał? Że widzimy się jutro. Aha, okej. Okay. Słuchaj, to jest najlepszy taki żart, znaczy sobie żart taki. Don't baby. To jest Michu. Czekaj, ja napiszę. Michu, ty kurwo. Nie odpisuje nic na to, więc... To chyba on! Ile to ulepszanie już trwa? W sensie nagrywanie. 46 minut. O kurde. Już tego nikt nie obejrzy. No będę musiał to wyciąć. Szkoda, że tego się nie da przyspieszyć. Jakby to ci powiedzieć, no.
Nie, to co w końcu? Cały czas palisz to? No, to nie, no, tak się. 18. Bo tak się cały czas właśnie pytasz, to nie wiem, czy co, że już kończysz? Nudziło ci się? No, znudziło mi się dawno, dobra, 18, ale zostało 18. No nie wiem, to jak spadnie do 11, no to koniec, dobra? Dobra. A mówimy cały czas, że 12 to zostawiasz, nie? Lecisz dalej. Tak. Znowu 18. Jak będzie na 11, to koniec po prostu. A jeszcze jedną potem, zrobisz może fotę jakąś, to zrobimy to jako miniaturkę. Wiesz, jakiegoś... Zrób screena i tyle. No właśnie o to chodzi, że zrobisz screena i mi go wyślesz. Nie chce mi się, ty go zrób. Ale wtedy będzie lepiej to wyglądało. 17-18. Już mi się skończyły 2,5, to walę setą. Bo wali tym, część skinem, nie? To musi wejść. Ale setami, ten procent, 2%, 5%, 1%. Dobra, mogę sam zrobić tego screena, tylko tak stań, żeby było wtedy okej, nie? Bo na sam koniec, nie? Masz. No jeszcze może, nie wiem, Ctrl U czy co? I wtedy kliknę sobie i zrobię screena tego. Na razie jest lag. O, dobra, jest okej. Kliknąłem sobie print screenem, jest git. Wiesz, co nie jest git? To ulepszanie. Mhm. To będzie na YouTube. To będzie na YouTube, słuchaj. To będzie na YouTube, słuchaj. Tylko będę musiał to wyciszyć trochę, parę rzeczy pousuwać. 15 z 15 plus setką. Co? No way. Gówno nie wbiło. Słuchaj, to musi być 22. I koniec. No, 16. Jak nie ma 22, no to bailando. No ja napierdolę, weszło. Słuchaj, to się cały czas nagrywa, ja nie wiem, czy cię nie słychać, będę musiał to powyciszywać wszystko. No bo powiedział, że chcesz wynagrać, to ty nagrywam. Dobrze, 15, ty, jeszcze dwa razy? Nie, trzy razy i będzie git. Oj tak. Yes. I wbiło, dobrze! 17. Jeszcze kolor różowy wszedł. Dobra, mamy 16. Idziemy powolutku. Albo lepiej, to może był jeszcze ten Rapunzel. Zresztą ja ją też to odinstalował, ta gra. Nie, to na 100 pewno Michu był. No, tym bardziej, że jak mu to napisałem, to nie napisał typu żadnego wytyfy, czy coś, jak do understand, nie wiem. Czy no nic nie odpisał, nie wiem, ciężko stwierdzić, nie wiem. Ja nie jestem detektywem żadnym. Jesteś detektywem Rutkowskim. Detektyw Krawik! Prawdziwa tożsamość została znaleziona. Grabiuk się cieszy, bo zaczyna powoli spadać. Jest item 14 i już zadowolony, nie? No. Ojcze dłoń, spec biały dłoń. Yeah. 13. Czyżby będzie koniec? 11. 11. 1. Jest! Dobre! 14. Wracamy na 20 z powrotem. O. 12. 15. A, 15. O. 14. Schodzimy powoli. Tu. A 14. Coraz bliżej i fire on. A 13. Kurwa. Teraz ulepszy. Bo 13 jest bardzo dużo szans. 70% nie, że ulepszy. Musisz palić. Dobra, 14, 12 musi być. Dawaj.
Nie, zostało 14, dobra, jeszcze raz. Musimy z 12. Uda, wagon za 12 minut robi wieśka, szybko. Daj, to nie. Dużo czasu. 12. I teraz lepszy. Uda się. Dawaj. Nie, zostało 12, kurwa. Jeszcze raz. Tak! Dawaj! Takich emocji to nie było od początku odcinka. Yes! 11 już jest? Tak, dobra, elo, jebać. Dobra, to czekaj. Nie glebę z tym. No. Może nie, przyda się nam jeszcze. Także, co Grabik powiesz? Wydałeś na Kowala... Ty czekaj, na koniec ulepszymy to. No niech będzie. Na koniec zlepszamy spodenki. Z 19. Raz już dzisiaj były z 19 robione, ale zostały tyle. Dobra, seteczką normalnie. I chuj. No, także ten. I zostały? 19? 18. 18. Okej. Okay. Do widzenia, nie krajcie w to. Co jeszcze byś chciał powiedzieć na sam koniec? Co chciałbyś, Shen, powiedzieć na sam koniec For Story tego odcinka? Nie dowiemy się. Ale za to ja mogę powiedzieć, że to był Grabik, to było ulepszanie, to byłem ja, wy byliście wspaniałą widownią. Do następnego.